co ty, co ty robisz? Dawaj. Tak? Dawaj. No dobra, chodź. Ej, 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 uspokójcie dalej, chodź, się. Dalej, uspokójcie dalej, się, dalej, chodź. No chodź, dalej, dobra, uspokójcie. Siema, jestem Marek. Dzisiaj przychodzę do was z naprawdę niesamowitym i ciekawym filmem, którego jeszcze nigdy nie było na moim kanale, a mianowicie dzisiaj pokażę wam, jak mieszkają ubodzy youtuberzy. A na celownik weźmiemy sobie pewnego youtubera, który prowadzi kanał na YouTubie pod nickiem DJ Palasite, a mówi się na niego po prostu DJ Paukerson. Na samym początku przyprowadzę go tutaj, czyli do jednego z moich kilkunastu apartamentów, aby podczas nagrywania tego filmu czuł się bardziej prestiżowo, a następnie przejdziemy do jego domu, gdzie zobaczycie prawdziwy skandal. To będzie istna masakra. Przekonacie się, w jakich masakrycznych warunkach mieszkają niektórzy youtuberzy. Więc teraz poczekam sobie na Paukersona, a was zapraszam do oglądania. Zapraszam. Tutaj? Tak, to jest mój apartament. Chciałbym, żebyś go przede wszystkim na samym początku ocenił. A może tak z kultury to się przywitam, co? Nie, z nim nie musisz się wyczytać, bo mi też to jest kamerzysta, to jest taki śmiesz, nie zawsze... Ale to nic, bagiosza. Ale ja to jest jakiś szacunek do człowieka, cześć. Przywitam. Nie wiem, ale nie mam takiego czegoś, ale jak chcesz, to możesz. I zwidzamy się, przywitam, cześć, witam. Dobra, no to dawaj szybko oceniać. No, ale to mogę się chociaż zobaczyć, jak to wygląda, czy no, mam tak na bieżąco, tak? No, na bieżąco, ha. Nie ma czasu, dawaj szybko, lecimy. No idź po prostu prosto, ja ci mówię, idź prosto. Ale to mogę, chociaż nie wiem, no co z swoimi słowami, to ja mam oceniać, czy ty oceniasz? No ty masz oceniać, ale ja ci mówię. No to pozwól mi oceniać, dobra? No dobrze. No, dziękuję. Tu są jakieś drzwi. Tu nie wchodź. Dlaczego? Bo nie. Ale... No dawaj, ocenić. Ale no będziesz tam oceniał. Sama mam oceniać? No dawaj. No trzeba bardzo. Miałem oceniać przecież ten. Jak ci się podoba? Chcesz coś zjeść? Jesteś głodny? No fajnie, ale dlaczego na 4 osoby? Tobie bym nałożył tutaj wodę z lodowca. Tutaj bym nałożył tobie kawioru. A tutaj to nie wiem w zasadzie co. Nie ma czwarte? No nie wiem, no tak po prostu. Takie sytuacje się w życiu zdarzają, że po prostu są potrzebne. Nie, miły. Nie. No dobra, lecimy dalej. Tutaj papierosy, no to nie, bo... To są papierosy kamerzysty. Ale no generalnie, to kamerzysta rzuć palenie. Dawaj, leć szybciej. Dobra. No co, no tutaj słuchajcie, salon, fajna kanapa. Marek, chcesz przetestować, czy... Ta kanapę? No, możesz przetestować. Ale to ja tobie oddam te... Ale ja już ją testowałem, no spoko. Tak? Chociaż mam wygodniejsze w niektórych apartamentach. Ale chciałem, żebyś przetestował, tak wiesz, że jak ja tu komentuję, a ty testujesz. Mam siedzieć, a ty... No w takiego, w roli takiego kaskadera. Myślałem, żebyś skoczył tam, wiesz? Nie, ja sobie kulturalnie usiądę. Jak Marek się siedzi? No mi się siedzi akurat bardzo fajnie, chociaż to nie wiem, jest jakaś sofa pierwszej klasy. Ty może też sobie ocenić? No, mogę ocenić, no. No, a mogę w tym samym miejscu, co ty? No, jak chcesz, to siadaj, jak chcesz. Znaczy, no, wiesz, pytam, żebyś nie był zły, nie? Nic takiego. No, wygodna kanapa jak... No, Marek, ale to miałem ocenić kanapę. Dobra, chociaż dawaj, lecimy teraz do ciebie. Chodź, kamerzysta, lecimy. No dawaj, kamerzysta, w tej chwili, lecimy do niego. Bo, ale Marek, to jest... Widzowie, nawet poprosiłeś mnie, żebym ocenił ci apartament, a ty nawet nie pozwalasz go ocenić. No oceniłeś. No oceniłem kanapa, zobacz ile jeszcze jest rzeczy. Słuchaj, w tym salonie. Mam jeszcze 2 godziny, żeby to nagrać. Czasu jest naprawdę niewiele. Marek, ale tu jest... Zobacz, jak grzejnik chociażby, to jak nie, fajnie wygląda ten grzejnik. Chodź, nie nagrywaj tego ziomeczka, tylko chodź ze mną. I jaki ty tam masz adres, wyślij mi SMS, a spotkamy się na miejscu. I ten, jak możesz, to weź zamknij tutaj chatę. No dawaj, kamerzysta. No teraz musimy czekać na jego adres, zaraz powinien wysłać mi SMS-em, pójdziemy tam, no i zobaczycie, jak wygląda ubogie życie youtubera. Jesteśmy już na klatce tego youtubera DJ Palasite, ale jeszcze chciałbym wam przypomnieć o tym, że mój kanał jest najszybciej rozwijającym się kanałem w Polsce, bo od ponad roku mamy najlepsze przyrosty na YouTubie, więc jeżeli jeszcze ty nie subskrybujesz tego kanału, to lepiej abyś dołączył do najpotężniejszego kanału w Polsce. Tutaj znajduje się czerwony przycisk, wystarczy, że taki sam czerwony przycisk klikniesz tam na dole i tym samym dołączysz do najlepszego kanału na świecie. Teraz przejdźmy do mieszkania Paukersona. Trochę się boję tutaj chodzić, ale jakoś przeżyję. Także jesteśmy przed domem Żyżeja. Zaraz przekonamy się, jak mieszkają ludzie z trzeciego świata. Mam nadzieję, że już przyjechał. Ale on nie mógł przyjechać, Marek. Słyszysz? On nie mógł przyjechać. Marek! Co? On nie mógł przyjechać. Czemu? On mu klucze z... Serio? No. Co daj? Na sofie mu wyleciały, Marek. Serio? No. To jeszcze muszę ogarnąć, który to jest klucz, bo trochę ich tutaj ma. Nie oskarży na co bumanie? No ja oskarżę jego słaby content na YouTube wtedy. No dobra. Ty w ogóle pamiętasz, jak mówiłeś do Box de la Bombel? No. No to weź do niego mów DJ Paukerson. Ale on jest mniejszy, on ci nic nie zrobi, spokojnie. Myślisz? No mów do niego DJ Paukerson, on będzie się denerwował, a i tak ci nic nie zrobi. Dobra, to dawaj tutaj kamerzysta. No mówiłem, że tutaj bieda, w ogóle trudnie tutaj. O, jakiś kundel. Czemu tutaj w ogóle ma jakieś zwierzęta? Co to jest, zoo czy co? No, w każdym razie chodź kamerzysta. Właśnie w taki sposób mieszkają ubodzy ludzie.
Dla mnie to jest po prostu skandal, jak można mieszkać w ogóle w takich warunkach. No właśnie, w taki sposób mieszkają ludzie z trzeciego świata. Marek, ty, ktoś tu wbija. To jest jakiś skandal. Ty słyszysz, ktoś idzie, Marek, ktoś idzie. Marek! Co, kto idzie? Kto? Co ty tutaj robisz? Oceniam cię. Wszedłeś mi do mieszkania! No to trzeba pamiętać o tym, żeby... No ale stary! Ja... W ogóle skąd ty moje klucze miałeś? No kamerzysta ci zabrał. Kamerzysta. Dobra, wypadł mi stąd, bo robię... Ale to jest, Marek, moje mieszkanie, w ogóle co ty tutaj robisz? Ty też byłeś u mnie na apartamencie. Ale ty mnie zaprosiłeś! A ty wszedłeś do mojego mieszkania... W ogóle skąd miałeś moje klucze? Kto miał moje klucze? No wypadło ci na sofie. No dobra, idź stąd, bo ja chcę ocenić. Ale Marek, to jest moje mieszkanie! No elo, weź... Ale mogę cię oskarżyć teraz o włamanie. Tak. A wiesz o co ja cię oskarżę? O 6:30. O gówno content na YouTube. Ale nie mów tak do mnie, Marek. No to ty się nie spinaj o to, że Marek, uspokój się trochę. Albo się dogadamy i wyjdziesz stąd w tym momencie, albo naprawdę... Nie, Marek, ja wzywam policję teraz, wiesz? Spoko. Zadzwonię... Dobra, to oceniamy chatę dalej. Kamerzysta, mnie nagrywaj teraz. Także... Marek, ja zadzwonię na policję. Zamknij się! Czego ty nie rozumiesz? Kamerzysta, mnie nagrywaj teraz. Także ten wieśniak ma tutaj porozrzucane naczynia. W ogóle nie sprząta w tym domu. Ma jakieś ubogie napoje, ubogie kawy. Tutaj mam wszędzie syf. To były białe szafki. No w szafkach też bieda, bo takiego youtubera... Ale jest Marek, przestań w ogóle, co ty robisz? No, przestań, przestań naprawdę, bo oceniam ci chatę. Słuchaj, ty się znęcasz nad kamerzystą, ja mogę się poznęcać nad tobą teraz. Oceniam ci teraz chatę. Jak ty w ogóle wyglądasz? Ile ty ważysz? 30 kilo? 40. Mogę cię podnieść i wyrzucić. No mogę ciebie nie z mieszkania. Mam to zrobić? Chcesz się poczuć jak kamerzysta? Dobra. Patrz. Jej, co ty robisz? Dobra. Wyniosę cię z tego mieszkania. Słuchaj, ty jesteś biedny. Zostaw mnie. Bieda przyjdzie na mnie. Ja nie chcę być biedny, zarazisz mnie biedą. Marek, ale będziesz grzeczny? No oceniam ci chatę. Ale no to możemy wspólnie ocenić, chyba że mam cię wynieść. No dobra, wspólnie ocenimy. No, dobra, ale to... Ty jesteś biedny. Obrażałeś moje szafki. Zobaczcie, jaki ten pies jest syfiasty. On wszędzie gubi sieć i wygląda jak gówno. Czy ty wiesz, co ty zrobiłeś teraz? Masz głupiego psa. Wiesz, co ludzie w komentarzach zrobią teraz? A co mnie to obchodzi? Ten pies mi się nie podoba, to jest jakiś kundas. Ale a co on ci zrobił? Ze śmietnika tego psa wziąłeś? Marek, ale co ci zrobił ten pies? No jest brzydki. Jest, to jest pies, rozumiesz? To jest pies. No i co z tego? Ale jest brzydki. Wszędzie gubi sieć. Tak jak ty jesteś brzydki. Ja jestem najlepszy. Dobra. Chyba sobie żartujesz. Kamerzysta, czy on jest najlepszy? Chodź, kamerzysta, no zacznijmy inne pokoje, dawaj. Nie mogę się wypowiadać. No ja nie zwracaj uwagi na tego typa, mamy po prostu to ocenić, a on mi po prostu już przeszkadza w filmie. Zobacz. No, ale to poczekaj do... Dobra, tutaj coś, co jest? Dwa pokoje? Marek, ale ja ci nie pozwoliłem wchodzić tutaj, Marek. Ale Marek, ja ci tu nie pozwoliłem tutaj wchodzić. Tutaj 6:30. Marek, ale ja ci tu nie pozwoliłem wchodzić. A ten drugi był na aukcji, nie? Tak, drugi był chcemy na aukcji. Chcemy taki przycisk kamerzysta, to możemy go spakować. Bo my nie dostaliśmy przycisków na milion, nie? No nie dostaliśmy. A jakbyśmy mieli już dostać, to byśmy dostali ten inny. Także tutaj fajny. Tutaj pójdę do kogoś i po prostu mi napiszą Lord Crushville. Dobra, to teraz... No wiesz, że jesteś mało prestiżowy, nie? Co? No bo ja dostałem 2 złote przyciski, a ty tylko jeden. Ja żadnego nie dostałem jeszcze. No właśnie, no ty to bardziej jesteś mało prestiżowy. Widzisz, ja już zdążyłem. Ile masz subskrypcji? Ja nie chcę tego subskrypcji? Sobie tam mam 1,5 miliona subskrypcji i dostałem dwa przyciski. A ty co? Masz 2 miliony i ani jednego przycisku nie masz. Ale słuchaj, człowieku, ja bym nawet nie chciał takiego przycisku. Rozwaliłem przycisk na 100 tysięcy, a tutaj po prostu sobie zamienię to na złoto i sobie ewentualnie mogę powiesić. Chyba, że tak bardzo ci zależy. To. No ale to jest pamiątka, Marek. Co, trzymaj taką pamiątkę. Coś jeszcze jest tutaj ciekawego? Tutaj nagrywasz te 6:30, ciekawostka, tak. Te nudne filmy. Jakie nudne? Nie mają żadnego sensu. No ty chyba sobie żartujesz teraz. No nie, takie filmy tutaj nagrywasz. Ty tak uważasz naprawdę? No, że te filmy są słabe, tak uważam. Nie lubię tego oglądać. No to po co w ogóle ze mną nagrywać ten film? Bo byliśmy przy okazji tutaj. No to jak uważasz, że moje filmy są słabe, to w takim razie, nie wiem, no to nagraj coś lepszego. No nagram. Dawaj, odpalaj tutaj kamerkę. No to sam sobie włącz, co to jest. Ja nie jestem twoim służącym. Jak to? No stary, no dlaczego miałbym być w ogóle twoim służącym? Każdy youtuber jest moim służącym. Ale ja nie jestem twoim służącym, stary, jak chcesz nagrać ten odcinek. Każdy youtuber dobra, się ustawia zrobimy zakład, mnie. Tak? Okej, wrzucimy na mój kanał, nagrasz 6:30, wrzucisz na mój kanał i zobaczymy, no, kto będzie miał więcej wyświetleń. No zobaczysz, na pewno będę miał więcej wyświetleń, także dawaj, odpalaj sprzęt tutaj, wyświetlenia sobie. No to sam sobie włączysz, ja idę sobie zrobić herbatę, a ty sobie to nagraj i zobaczymy, czy będzie, czy jesteś takim kozakiem w ogóle. Potrafisz tylko takie głupie, ustawiane filmy robić. Taka jest prawda. Już się nagadałeś? To ty. Dawaj, kamerzysta, odpalaj ten sprzęt. No dobra, i nagrywamy. To już odpalam. Nagraliśmy odcinek, on pewnie to wrzuci kiedyś na swój kanał, ale generalnie nie mogę tutaj wytrzymać, bo tutaj tak śmierdzi. Ja nie wiem, co on ty robi na tych streamach. Pewnie jakieś alkohole albo narkotyki pije. Dobra, teraz przejdźmy. Pije narkotyki? No nie wiem, co się robi z tym, ale w każdym razie to cześć. Drzwi trzeba zamknąć. Co chcesz zrobić? O, to co lubię. Niszczymy mu wszystko. Ja Marek. Rozwalamy mu. O dawaj, połam mu kamerzysta.
To połamać? Nie wiem, połam to. Dawaj, niszczyłem mu. Złamać? No. Ale to są jego prywatne rzeczy. Dawaj, rozłamam. Jeszcze materac wziął. Złamałem. Co ty z tym materacem chcesz zrobić, Marek? No przewrócić, żeby miał... O kurwa, co ty tu robisz? No, no pojebało cię, człowieku, co ty robisz? Co ty robisz, stary? No to jest moje mieszkanie, wypadł stąd. Ale to jest przesada, mieliśmy razem nagrywać materiał wczoraj. Ale to jest koniec. Ty ocenia. Zaraz ci zbije, rozumiesz? Na tu, tak. Tuż, na tu. Zobaczymy, teraz w kamerze jesteś śmiałeś, to zobaczymy, jak ja teraz się z ciebie pośmieję. Zobaczymy, zobaczymy. On też. Jego też wyzywałeś. No bo jest trajerem. No nie, teraz to zobaczymy. Zobaczymy. Co ty sobie myślisz? Co ty sobie... Co ty robisz? Dawaj. Tak? Dawaj. No dobra, chodź. Ej, 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 uspokójcie dalej, chodź, się. Dalej, uspokójcie dalej, się, kurwa. Chodź. No chodź, dalej. Dobra, uspokójcie się, kurwa. No co, no co? Uspokójcie się, ja pierdolę. Już, spokój, spokój, co się dzieje? Nie, no bo... Co on robi, stary kamer... Kurde, przecież byłeś przy tym. No byłem, no ale no... Ja też... Posłuchaj. Odejdźmy, 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 odejdźmy. Ale on się zawsze tak zachowuje, musisz brać na niego poprawkę. Stary, ale no, widziałeś co on zrobił z moim no, mieszkaniem. Ale on zawsze tak robi, mi też dopierdala, nie? Dobra, uspokój się, wszystko git. Nie, stary, mi się ręce normalnie trzęsą ze zdenerwowania, ja nie wierzę. I co byś chciał powiedzieć jeszcze? Jesteś frajer. Chodź kamerzysta. Ja mam się z nim godzić. No nie wiem, ja bym się z nimi pogodził, nie? Na twoim miejscu. Dawaj kamerzysta. Dobra, już! Co ty sobie myślisz? Już, już! Co? Dawaj tu! No! Chodź. Kurwa, uspokójcie się! Uspokójcie się! No dawaj, Bóg dawaj! No wal się, frajerze głupi! Z ich gównem na YouTubie! Ostatni raz cię widziałem! Z kamerzystą sobie nagram! Z kamerzystą, on jest po mojej stronie chociaż! Elo! Zobaczysz, jest po mojej stronie! Ciągnij się! Zobaczysz, on pójdzie w moją stronę teraz! Kamerzysta, dam ci 10 koła! Ja bez problemu! 20! Co? 25! 25 i robimy mu dramę na YouTubie. Co to, że jest frajer? No ja tyle nie mam. Dwa kanały. Milion subów i 2 miliony. Wiesz co, Marek? Nie będę z tobą dyskutował, bo to nie ma sensu. No to idź, na co czekasz? Idź do swojej Meliny. Meliny, zamknij się, zaklać. Wiesz co, przynajmniej mam jakiś szacunek do siebie, wiesz? I do no ludzi. Widzę, do ludzi przynajmniej mam jakiś szacunek. Idź, nagrywaj się z tą 30. No i... Dawaj demony, windy do piekła. Ty mu zniszczyłeś. W ogóle takiego gównianego YouTubera to jeszcze nigdy nie widziałem. Ale słuchaj, chaty mu zniszczyłeś, Marek. Co? Ja się nie dziwię, że się no chaty mu zniszczyłeś. No i co z tego? Nie zniszczyłem mu wcale, to miało tak wyglądać. Miałem mu ocenić, a nie wiem, poczekaj. Poczekaj jeszcze. Dobra, idź mu lizać odbyt najlepiej. Ty bliżej. Sorry za niego, nie? No ale stary, no... Wiesz co zrobił przecież. No wiem, no zdemolował ci chatę. No stary, on rozwalił mi pół przecież mieszkania. No wiem. Pierdziele. No i co teraz? No nie wiem, nie mam pojęcia, no sorry za niego, nie? No dobra, dobra, to ja też sorry, że tak zareagowałem, ale no te stary, wiesz, no rozwalił mi pół mieszkania, nie? No ja wiem, no. Także no ten to nie wiem. Dobra, nagramy sobie coś później, nie? Sorry widzowie, no kurde, nie wiem, ja nie mam zamiaru już z nim nagrywać. Z kamerzystą mogę coś nagrać, ale z Kruszwila już nie będę. Dobra, potem wpadnę, nie? Dobra. No trzymaj się, na razie. No Marek. I co, wylizałeś mu już dupę? No nie, no przeprosiłem go za ciebie. No to się właśnie nazywa lizanie dupy. Myślisz, że on ci coś pomoże? Czy to jest tak denny youtuber, od niego nic nie dostajesz? No dobra, naprawdę. Kończysz ten film, Marek? No jesteś żałosny, kamerzysta. Naprawdę to było żałosne zachowanie. I kończę ten. Zobaczcie poprzedni film oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się już wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia. Kamerzysta to frajer. I Palasite też. Paukerson, głupi frajer. Wzywaj limuzynę, kamerzysta albo cokolwiek, bo musimy wrócić stąd. Czy on mieszka na takim zadupiu jeszcze, że...